Cześć, tu Kuba Leciej, a to mój kanał Kuba Testuje. W dzisiejszym odcinku testujemy Ubas, kolejny mikroinstrument o wielkich możliwościach. Zapraszam. Moi drodzy, na testy dostałem, no powiem szczerze, śmieszny instrument, ponieważ nie wiadomo na początku, jak go traktować, czy jest to bas, czy jest to ukulele, czy to jest, nie wiem co, mandolina jakaś, ale powiem wam szczerze, jest to na tyle ciekawy instrument i inny od innych, że zacząłem sobie tak pogrywać na nim, trochę pograłem, trochę ponagrywałem i pozory mylą, rozmiar jest malutki, ale instrument jest naprawdę fajny. Instrument jest wyposażony w pickup, treble, bass i middle oraz oczywiście master volume. W tak malutkim preampie został zamocowany też strojk. Bardzo lubię instrumenty z F-holami, bardzo to jest takie dzisiaj smaczne. Tyle fajnego designu, bo tak trochę Les Paul, prawda? Tak widać, trochę jest jakby Les Paulem. Trochę, nie wiem, trochę skrzypców, a przy tym faktycznie bierzesz go do takiego futerału, po prostu on jest takiego rozmiaru, nie? No takiego. No dużo zjawisk tu zachodzi, które łamią moje jakieś koncepcje instrumentów, ale chyba takie przyszły czasy, tak? Jak zarówno ze wzmacniaczami, wszyscy szukamy teraz cyfrowych rozwiązań, tak tutaj wszystko idzie coraz mniej. Spoko. Ja jestem bardziej gitarzystą niż basistą, ale mimo wszystko mam basy w studiu, ponieważ wszystkie produkcje, które gdzieś tam sobie dziubam, muszę wesprzeć basem. I taki instrument naprawdę przeszedł mi teraz po głowie. Akustyczny bas, jeśli masz kupić akustyczny bas, taki regularny akustyczny bas, to szczerze mówiąc, może najpierw warto zastanowić się nad U-basem, który jest łatwiejszy w przewożeniu, a oprócz tego tak samo kozacko brzmi. Sprawdźmy specyfikację tego instrumentu i wracamy za chwilę. Dzisiaj testujemy Journeymana, U-bass od Kali. Cały instrument zbudowany jest z mahoniu. Instrument wyposażony jest w otwory F-hole oraz cutway do lepszego dostępu do wyższych pozycji na gryfie. Ponadto w testowanym U-bassie znajdziemy preamp UK500B z tunerem oraz equalizerem. Moi drodzy, dodam tylko, że instrument jest strojony jak czwórka basowa normalna, czyli E, A, D, G. Nie wiem, czy są jakieś inne rozwiązania do strojenia pod ukulele czy coś, ale myślę, że chyba nie ma znaczenia, a ma ułatwiać życie basistom. Drogi basisto, jeśli szukasz instrumentu, który trochę wywróci twój arsenał do góry nogami, no to myślę, że warto pochylić się nad U-bassem, tak? I oczywiście Kala, tak? Jakby Kala to jest top, jeśli chodzi o te instrumenty mikroukulelskie. Pierwszy raz mam do czynienia z U-bassem, ale myślę, że nie ostatni. Polecam serdecznie. We'll be right back.
two, three, go! W następnym odcinku będziemy testowali wzmacniacz. W końcu. O, psy szczekają. Jakby, nie mam tu psów, ale wszystko może się zdarzyć. Ubasie, wielki Ubasie z jeziora, czy to ty szczekasz? Nie, to nie on. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo was proszę o subskrypcję, bardzo was proszę o lajki i komentarze. Pogadajmy, mam czas. Możemy spokojnie, na luzie. Jeszcze chwilę poczekam. Okay. No, dobra, to komentarze przeczytam za chwilę, a wy w tym czasie kliknijcie dzwonek, lajek i inne te wszystkie tam guziczki. I bądźcie, bo ja jestem, więc wy bądźcie też. Do zobaczenia i na razie.